woda nie zawsze wydaje się niebezpieczna, aż pewnego dnia spojrzysz przez okno i zobaczysz coś takiego. Niekontrolowana i bez ograniczeń woda może stać się na tyle potężna, by podnosić samochody, wyrównywać krajobrazy i zatapiać całe miasta. Zaraz przyjrzymy się niektórym z najgorszych przypadków, gdy woda wymknęła się spod kontroli, oraz katastrofom, które po tym nastąpiły. Ze względu na kontrowersyjne materiały proszę o zostawienie łapki w górę. Dzięki temu YouTube nie ograniczy zasięgów filmu, a ja będę mógł przedstawiać Wam więcej podobnych filmów w przyszłości. Napisz komentarz natura, a ja przypnę Ci serduszko. Sroga powódź. Niestety wykorzystywanie mocy wody w historii nie zawsze było korzystne, co nigdy nie było bardziej prawdziwe niż w Chinach w 1938 roku. W tym czasie trwała II wojna chińsko-japońska, toczona między Republiką Chińską a Imperium Japonii. Armia japońska szturmowała Chiny, docierając aż do Zhengzhou w sercu kraju. Wydawało się, że dla Chin nie ma już nadziei, aż nagle Rzeka Żółta zalała ferocznie, wprowadzając armię japońską w chaos. Chińczycy musieli myśleć, że to cud. W końcu był czerwiec, więc prawdopodobnie było niewiele opadów. Ale to nie był cud. Powódź została spowodowana przez Chiny, które celowo zniszczyły groble na rzece, co doprowadziło do katastrofalnej powodzi. Była to próba zatrzymania ofensywy japońskiej. Na początku wydawało się to genialnym posunięciem, powstrzymując Japonię przed marszem na zachód, ale powódź miała ogromną cenę. 21 tysięcy kilometrów kwadratowych, obszar mniej więcej wielkości zachodniej Wirginii, zostało katastrofalnie zalane. Aż 800 tysięcy cywilów zginęło w wodach oraz w wyniku głodów i epidemii, które nastąpiły. Kolejne 4 miliony ludzi zostały bez dachu nad głową. Co gorsza, powódź okazała się mało wartościowa militarnie dla Chin, ponieważ Japończycy zmienili trasę ataku i wkrótce zdobyli miasto Wuhan. Jeśli chodzi o powódź, zajęło to aż do 1947 roku, 9 lat po zniszczeniu grobli, zanim Rzeka Żółta wróciła do swojego starego koryta. Dziś niszczycielska moc Rzeki Żółtej jest pod kontrolą. Dobrze, to może nie wygląda na kontrolowane, ale nie martw się, to część operacji znanej jako mycie piasku. Ma ona na celu oczyszczenie osadów nagromadzonych na dnie Rzeki Żółtej. Co roku muł osadza się na dnie rzeki, powodując podnoszenie się wody i spowalnianie mętnej wody w dolnych partiach rzeki. Aby zapobiec podnoszeniu się poziomu wody, woda z piaskiem jest wypłukiwana z trzech specjalistycznych kanałów w tamie Xiaolangdi. Naprawdę nie chciałbyś znaleźć się na drodze tej wody, ponieważ jest ona wyrzucana z prędkością 2700 metrów sześciennych na sekundę. Dzięki temu supermocnemu przepływowi operacja przenosi aż 33 miliony ton osadów, co stanowi równowartość prawie 6 wielkich piramid w Gizie w zaledwie 20 dni. Ogromna skala wody jest tak zadziwiająca, że stała się atrakcją turystyczną. Więc jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się odwiedzić mycie piasku przy tamie Xiaolangdi, nie zapomnij swojej parasolki. Wodospad znajduje się nieco ponad 160 km na północ od tamy Xia Longi. Znajduje się tam wodospad Huka, drugi co do wielkości wodospad w Chinach. Wodospady zazwyczaj są miejscami naturalnego piękna, które dają szansę na relaks, ale nie tutaj. Gdy Rzeka Żółta zbliża się do wodospadu, jest blokowana przez góry po obu stronach. Po pokonaniu tysięcy kilometrów, szerokość koryta rzeki gwałtownie zwęża się z prawie 300 metrów do zaledwie 50 metrów. Takie nagłe zwężenie szybko zwiększa prędkość wody, która wpada w wodospad. W 2022 roku wodospad Huka był mocno zalany, a woda przepływała przez niego z prędkością około 4 500 000 metrów sześciennych na sekundę. Dla porównania, przez wodospad Niagara przepływa około 2 800 000 metrów sześciennych wody na sekundę, mimo że jest 24 razy szerszy niż wodospad Huka. To siła wody przepływającej przez zaledwie 50 metrów szerokości wodospadu. A jeśli to nie jest wystarczająco przerażające, jedyne co oddziela cię od tej siły wodospadu, to mizernie wyglądające ogrodzenie. No cóż, wodospad Huka wykreślam z mojej listy marzeń. Katastrofy tam. W swojej najprostszej formie
Tamy są barierami zbudowanymi, by zatrzymać przepływ wód powierzchniowych. Mogą również wykorzystywać moc wody do generowania elektryczności, kontrolowania zaopatrzenia w wodę i zapobiegania powodziom. Ale nie zawsze jest to takie proste. To jest tama Brumadinho przy kopalni żelaza Córego do Feijão w Brazylii. Była to tama odpadów, czyli ziemna zapora, wykorzystywana do przechowywania produktów ubocznych operacji górniczych, takich jak zanieczyszczona woda i chemikalia. Jednak w styczniu 2019 roku szybka utrata wytrzymałości przepływu odpadów sprawiła, że tama nagle stała się zbyt stroma i mokra, aby się utrzymać. Aż pewnego dnia zawaliła się. Upadek uwolnił toksyczną falę pływową składającą się z ponad 14 milionów metrów sześciennych wody i szlamu. Gdybyś wydrążył Empire State Building, wystarczyłoby to, aby wypełnić cały budynek ponad 11 razy. Przepływ zatopił pobliską dolinę, zakopując niektóre obszary pod 15 metrami szlamu i zabierając ze sobą 270 nieszczęsnych dusz. To tragiczne, ale nie jest to jedyny katastrofalny przypadek pęknięcia tamy. Nieco ponad rok później, w maju 2020 roku, w Stanach Zjednoczonych podczas ulewnych deszczy w stanie Michigan część 15-metrowej, tamy Edenville znalazła się pod rosnącym naciskiem ogromnej masy wody, aż w końcu runęła. Nie mogąc zatrzymać 81 miliardów litrów wody w sztucznym zbiorniku jeziora Wixom, sodowa 15-metrowa zapora rozpadła się, a cała woda przeszła przez nią. To wystarczająca ilość wody, aby zaopatrzyć miasto Nowy Jork przez ponad 20 dni. W ciągu zaledwie 24 godzin zbiornik był praktycznie pusty. Ale powódź na tym się nie skończyła. Około 16 km w dół rzeki wody powodziowe podniosły się na tyle wysoko, aby przelać się przez szczyt 11-metrowej tamy Sanford. W ciągu kilku godzin niekończący się napływ wody zatopił całą okolicę. Ponad 10 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych, gdy woda zrywała budynki z fundamentów, niszczyła drogi i mosty oraz zdewastowała ponad 2500 nieruchomości. Spowodowało to szkody w wysokości $775 milionów. Ale Stany Zjednoczone doskonale znają awarię tam. Kalifornijska tama Oroville, mająca wysokość 235 metrów, jest najwyższą tamą w Stanach Zjednoczonych. Mimo swojego rozmiaru nie była w stanie wytrzymać warunków zimy 2016 i 2017 roku. Sezon deszczowy w tamtym roku był najbardziej mokrym w północnej Kalifornii od ponad 100 lat, z opadami wynoszącymi ponad 230 cm od października do kwietnia. W lutym, aby poradzić sobie ze wzrostem ilości wody i zapobiec przepełnieniu zbiornika, otwarto 3-kilometrowy i 55-metrowy przepust tamy. Jednak deszcze nie ustawały. Tygodnie później woda spływała z przepustu z prędkością 14 tysięcy metrów sześciennych na sekundę. To oznacza, że przepływ wody mógłby wypełnić największy zbiornik akwariowy na świecie, znajdujący się w Chimelong Ocean Kingdom w Chinach, w zaledwie 12 sekund. Możesz pomyśleć, że przy takich objętościach woda rozerwała wrota powodziowe. Jednak wrota były w porządku. To betonowy przepust, który w najcieńszym miejscu miał zaledwie 38 cm, nagle zaczął się erodować pod naciskiem. Erozja stała się tak poważna, że operatorzy postanowili użyć drugiego awaryjnego przepustu po raz pierwszy od momentu jego budowy w 1968 roku. Ale nie minęło wiele czasu, zanim niekontrolowany napływ wody zaczął erodować również ten przepust. W końcu deszcze ustały, ale do tego czasu ewakuowano już 188 tysięcy osób. Ogromna siła tej wody sprawiła, że naprawy tamy Oroville kosztowały Stany Zjednoczone około $1,100 milionów. W porządku, więc niekontrolowane uwolnienie wody z tamy jest przerażające, ale jak wygląda, gdy jest kontrolowane? Spójrzmy na rzekę Colorado o długości 2330 km, na której polega 40 milionów ludzi w Meksyku i południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, aby zdobywać wodę pitną. Każdego roku zużywa się z niej około 7 miliardów litrów wody, co, jeśli by ją umieścić w sześcianie, miałoby wysokość ponad 7 kilometrów. To zadanie tamy Glen Canyon,
która ma wysokość 217 metrów, polega na wykorzystaniu mocy tej rzeki. Tama, tworząca sztuczne jezioro Powell, ma pojemność magazynowania wody, wynoszącą ponad 31 miliardów metrów sześciennych, co sprawia, że jest to drugi co do wielkości sztuczny zbiornik wodny w Stanach Zjednoczonych. Ale nie cała ta woda pozostaje w jeziorze. Choć może się wydawać, że Tama została przerwana, jest to część eksperymentu wysokoprzepływowego. W kwietniu 2023 roku Tama uwolniła 11 200 metrów sześciennych wody na sekundę przez 72 godziny bez przerwy. To łącznie ponad 340 milionów metrów sześciennych wody. Ogromna ilość mocy i masowy napływ wody mają na celu przenoszenie piasku osadzonego w korycie rzeki, osadzając go, aby odbudować erodowane łachy piasku i plaże w dół rzeki. Ale ile to właściwie wody? Dla porównania, przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe zużywa około 11 metrów sześciennych wody dziennie, więc tylko jedna sekunda przepływu wody z Glen Canyon wystarczyłaby na zaopatrzenie przeciętnego gospodarstwa domowego w wodę na prawie 3 lata. Gnarly Nazare. Na pierwszy rzut oka Nazare, znajdujące się na zachodnim wybrzeżu Portugalii, wygląda jak typowa słoneczna plaża ze swoimi piaszczystymi brzegami i spokojnymi wodami w letnich miesiącach. Jednak od października do marca, kiedy wiatry przybierają na sile, to miejsce zmienia się. Widzicie, tuż przy wybrzeżu Nazare znajduje się największy podwodny kanion w Europie, zanurzony na głębokość ponad 2,5 km i rozciągający się na 340 km. Dzięki głębokości kanionu fale mogą poruszać się z dużo większą prędkością, docierając do wybrzeża bez praktycznie żadnej utraty energii. W rezultacie te fale stają się ogromne. Jak duże? Największa fala, na której kiedykolwiek surfowano w historii ludzkości, miała miejsce tutaj. Sebastian Stoller zjechał na potężnej fali o wysokości 26 metrów. To prawie wysokość posągu Chrystusa Odkupiciela. W rzeczywistości 7 z 10 największych fal, na których kiedykolwiek surfowano, miało miejsce tutaj. Choć to kuszące dla surferów, nie polecam próbować. Sekcja fali o objętości około 1 metra sześciennego waży mniej więcej tonę, więc jeśli zaliczysz upadek na fali o wysokości ponad 26 metrów, z grzbietem o długości około 60 metrów, to ta sekcja fali sama w sobie waży około 1200 ton, spadając na ciebie. Zapomnij o upadku, to bardziej przypomina bycie rozgniecionym jak naleśnik. Teraz Nazare nie jest jedynym miejscem znanym z niesamowitych fal. Ahau na Hawajach stało się niesławne z powodu swoich fal przybrzeżnych. Jeśli nie wiedziałeś, falę przybrzeżną tworzy się, gdy fale zbliżają się do stromej linii brzegowej, co powoduje ich załamanie bezpośrednio na brzegu, z niewielką lub żadną powierzchnią falową. Potężna energia tych fal jest w stanie przewrócić każdego z nóg. Co więcej, fale mogą wydawać się małe i niegroźne, ale nawet jednometrowa fala przybrzeżna może mieć wystarczającą siłę, aby przygwoździć pływaków do dna. Z ostrymi skałami i kolczastym koralowcem na dnie oceanu może to być całkiem bolesne doświadczenie. Nie wiem jak ty, ale jeśli ktoś obok mnie byłby rzucany jak naleśnik, byłbym zbyt zajęty ucieczką, żeby myśleć o nagrywaniu jakichkolwiek materiałów filmowych. Kiedy myślisz o wirach, co przychodzi ci na myśl? Może coś takiego jak to, co zostało zauważone w Springdale, Utah w roku 2021, po tym jak obszar został dotknięty nagłymi powodziami. Ogromne masy wody spowodowały powstanie pojedynczego wiru nad przeciążonym odpływem. A może myślisz o czymś takim jak gigantyczny wir, który tworzy pustkę w oceanie wystarczająco dużą, aby pochłonąć statki? Cóż, obie te rzeczy są przerażająco prawdziwe. Wiry mogą przybierać niemal dowolny kształt i rozmiar, ponieważ opierają się na przeciwstawnych prądach. Więcej prądów napotyka przeszkodę, przekierowując potężny strumień wody, czasami tworząc wir w dół. Otwarte oceany wiry są nieprzewidywalne i trudne do uchwycenia na kamerze, ale jeśli udamy się do Norwegii, u wybrzeży Bodo na północy kraju znajdziemy Saltstraumen. Jest to najsilniejszy znany wir morski na świecie. Saltstraumen tworzy się 4 razy dziennie,
gdy przypływ wymusza do 110 miliardów litrów wody morskiej przez cieśninę o szerokości 150 metrów. Kiedy prąd jest najsilniejszy, może osiągnąć oszałamiającą prędkość do 40 km na godzinę. Napływająca woda do wąskiej cieśniny miesza wodę, tworząc wiry o średnicy do 10 metrów i głębokości 5 metrów. Takie gwałtowne warunki były źródłem mitologii, a Norwegowie wierzyli, że wiry morskie są domem mitycznego krakena, znanego z wciągania statków na dno. Jednak wiry Saltstraumen nie są tylko legendą. W roku 2019 norweski statek Naido, długi na 67 metrów, osiadł na mieliźnie, podobno po próbie nawigacji przez Saltstraumen. Krążą plotki, że aż 60 pływaków i nurków zginęło w tych wodach, choć nie ma oficjalnych zapisów, które by to potwierdzały. Więc jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w pobliżu Saltstraumen, nie ma mowy, żebyś próbował przepłynąć przez te wody. Kostal. Pod koniec sierpnia 2018 roku coś złowrogiego zaczęło się dziać u południowych wybrzeży Japonii na północno-zachodnim Pacyfiku. Tajfun Jebi nabierał mocy. Tajfuny to huragany, które formują się nad północno-zachodnim Oceanem Spokojnym, tworząc się, gdy wiatr dmucha w obszary oceanu, gdzie woda jest ciepła. Te wiatry zbierają wilgoć i wznoszą się, podczas gdy zimniejsze powietrze napływa poniżej. To tworzy ciśnienie powodujące, że wiatry obracają się bardzo szybko wokół centrum zwanego okiem. Przemieszczając się przez ocean, te silne wiatry również wzbudzają duże fale od centrum burzy. Aby burza zakwalifikowała się jako tajfun, prędkość wiatru musi osiągnąć 120 km na godzinę. Śmiało można powiedzieć, że tajfun Jebi spełnił te kryteria, ponieważ gdy dotarł do południowo-wschodniej Japonii, wiatry osiągały prędkość ponad 210 km na godzinę. Te niszczycielskie wiatry wywołały kolosalne fale, które uderzyły w wybrzeże południowo-wschodniej Japonii. Były tak silne, że zepchnęły fale z powrotem w ujścia rzek przybrzeżnych, zabierając ze sobą wiele małych łodzi. Przerażające, jak to wyglądało, te fale nie dorównywały tym na samej linii brzegowej. Patrząc na to, jak małe wydają się łodzie, mogę przypuszczać, że te potężne fale miały ponad 30 metrów wysokości. Straszne. Ale to nie tylko łodzie odczuły siłę tajfunu Jebi. Oprócz fal, które uderzyły w linię brzegową, Japonia doświadczyła intensywnych opadów deszczu, co doprowadziło do całkowitego zalania Międzynarodowego Portu Lotniczego Kansai. To nie część portu, to płytka dla samolotów. Szkody były tak poważne, że lotnisko musiało być zamknięte przez 17 dni. Jednak to wszystko wyglądało blado w porównaniu z tym, co wydarzyło się w Japonii w 2011 roku. W marcu tamtego roku kraj doświadczył trzęsienia ziemi o magnitudzie 9, najsilniejszego w swojej historii, które miało miejsce pod Pacyfikiem, 130 km na wschód od Sendai, w północno-wschodniej Japonii. Energia z trzęsienia ziemi spowodowała pionowe ruchy wzdłuż linii uskoku, przemieszczając ogromne ilości wody. To doprowadziło do powstania ogromnych fal tsunami, osiągających przerażające wysokości 38 metrów i wchodzących aż 9 km w głąb lądu wzdłuż rzek. Około 123 tysiące domów zostało zniszczonych. Prawie milion więcej zostało uszkodzonych, a tragicznie blisko 20 tysięcy osób straciło życie. Na dodatek szacowany koszt trzęsienia ziemi i tsunami wyniósł około 220 miliardów dolarów, co czyni to najdroższą klęską żywiołową w historii. Manic Mud Flow. Jak widzieliśmy, fala wody może być przerażająca, ale zmieszaj tę wodę z błotem, a robi się jeszcze gorzej. Spójrz na to. Błotna lawina to przepływ wody, który zawiera również gruz i ziemię. Zazwyczaj występują, gdy intensywne opady deszczu szybko erodują ziemię na stromym zboczu.
W przypadku ze Szwajcarii z 2018 roku grad w górach stopił się i przesunął całe to błoto. Gdy duża ilość wody miesza się z ziemią i gruzem, tworzy się błotna lawina, która porusza się z prędkością przekraczającą 80 km na godzinę. Dzięki Bogu za te odpływy burzowe. Miasto Bonan w północnych Włoszech mogło ich użyć w 2023 roku, gdy mieszkańcy dosłownie uciekali na ratunek swoim życiem, gdy błotna lawina, podobna do tsunami, uderzyła w miasto. Na szczęście nikt nie zginął, ale to pokazuje, że te zjawiska nie są do lekceważenia. Grusom. Prawie 1450 km na południowy zachód od wodospadu Huka znajduje się kolejna atrakcja Chin – wąwóz skaczącego tygrysa. Jest to kanion na rzece Jinsha, jednej z głównych dopływów rzeki Jiangcy. Normalnie miejsce nad rzeką jest malownicze i relaksujące, ale nie tutaj. Maksymalna głębokość wąwozu skaczącego tygrysa wynosi ponad 3800 metrów od szczytu góry do rzeki, co sprawia, że jest to jeden z najgłębszych kanionów rzecznych na świecie, dwukrotnie głębszy od Wielkiego Kanionu. Dzięki swoim stromym zboczom i wąskim kanałom prędkość wody w wąwozie skaczącego tygrysa znacznie wzrasta, czyniąc to jedno z najbardziej niebezpiecznych odcinków rzeki Jiangcy. Jak niebezpieczne! Średni przepływ wody tutaj wynosi 7 800 000 metrów sześciennych na sekundę. Biorąc pod uwagę, że w najwęższym miejscu rzeka ma zaledwie 30 metrów szerokości, to ogromna ilość wody. Dla kontekstu, przepływ tutaj mógłby wypełnić 3 baseny olimpijskie w zaledwie 1 sekundę. Jednak dla niektórych ludzi to nie brzmi wystarczająco niebezpiecznie. Mimo szalejących prądów, zespół kajakarzy przepłynął przez ten złowrogi odcinek rzeki w 1986 roku. Możesz zgadnąć, co się stało? Tak. 11 z nich nigdy nie opuściło wąwozu. Kto by pomyślał, że walka z siłą i mocą 3 basenów olimpijskich wody na sekundę to zły pomysł? Mogę mieć nowych kandydatów do nagrody Darwina.